Aš apie paveikslą sužinau, kai susipažinau su Olanda, nes aš nieko nebuvau girdėjęs. Kai pamačiau tą paveikslą, nežinau kodėl. Man jis taip patiko, aš negaliu jo pamiršti. Nepriklausomybės pradžioje, na, jau Lietuva buvo nepriklausoma, prancūzai mane susistabdė gatvėje, klausė, kur yra toks paveikslas ir aš nežinojau, aš tikrai nežinojau nieko. Skambino viena moteriškė man iš Žemaitijos telefonu ir klausė, sako, kunigė, ar iš tikrųjų, sako, tas paveikslas yra Vilniuje. Tai jį pasakė, žinokit, aš buvau Amerikoje, mačiau ten visur bažnyčia, tai yra tas paveikslas. Ir sako, kai jungė televizorių, pažiūrėjau, kad tas paveikslas yra iš tikrųjų Vilniuje, labai nustebau. Ir dėl to nusprendžiau paskambinti, ar čia tikrai yra originalas ar ne. Ja jestem malarzem z wykształcenia. I dla mnie to jest cudowne. Ja już naprawdę wyzbyłam się tego malarskiego spojrzenia. Na wszystkie inne obrazy patrzę jak malarz. Krytycznie. Na swoje też. Krytycznie. Natomiast na ten obraz dla mnie to jest takie okno na niebo. Jesteśmy przy grobie malarza wileńskiego, Eugeniusza Kazimirowskiego, który ostatnie swoje lata życia spędził w Białymstoku. Podawane jest od 36, być może nieco wcześniej, aż do swojej śmierci, 23, jak widać na nagrobku, września 1939 roku.
niekad nesusimastydavau, ko čia atvažiuoja Lenkų turistai, ko jie čia ieško. Ir prieš kokius gerus 10 metų mane į Dievo gailestingumo bažnytėlę nuginė mano nuodėmes. Labai paprasta priežastis. Tiesiog tokia, kaip Dievas režisuoja kartais visus nuotykius ir įvykius. Ir nuo to prasidėjo mano pažintis, tokia artimesnė pažintis, būtent su Faustina Kovalska, su jos regėjimais, su gailestingumo žinia. Ir tai nebuvo kaip apaštalui Pauliui nukritimas nuo arklio ir staigus atsivertimas. Tai buvo tokio ilgos perspektyvos tam tikrai išdava. Znajdujemy się w Głogowcu, wsi położonej na terenie parafii Świnice Warckie w diecezji włocławskiej. Właśnie w tym domu 25 sierpnia 1905 roku przyszła na świat święta siostra Faustyna, apostołka Miłosierdzia Bożego. Tutaj właśnie spędziła ponad połowę swojego życia, całe dzieciństwo, całą młodość. Dlatego też czcimy ją w naszej parafii jako patronkę dzieci i młodzieży. Zapraszam. Metryka chrztu świętej siostry Faustyny jest milczącym świadkiem cierpienia narodu polskiego. Została spisana w języku zaborcy, w języku rosyjskim. Nawet kapłan, który ją chrzcił, ksiądz Józef Chodyński, zobowiązany był podpisać się w języku zaborcy. Gdyby uczynił to w języku ojczystym, z całą pewnością wysłaliby go na Syberię i tam by dokończył swojego żywota. W tej izbie znajduje się też obraz, przed którym modliła się nasza święta. Pan Jezus odrywa jedną dłoń od krzyża i przygarnia świętego Franciszka. Kto wie, czy mając wizję płocką, kiedy Pan Jezus kazał jej wymalować oblicze swoje miłosierne, nie widziała właśnie takiej twarzy, takiego spojrzenia, jak na tym obrazie z dzieciństwa.
visi regėjimai yra savotiškai keisti, nes sunku suprasti, kas vyksta. Bet aš sakau, Dievas pasirenka, ką jis nori, kad duot mums kokią žinią, kad nos paragint. Tai manau, kad ir pačiam tėvui Sopočko, kuris buvo tas dvasios tėvas Faustinos, kai pirmą kartą susitiko, kai jam papasakojo apie tos visus regėjimus, jis padarė tinkiamiausią žingsnį, pasiuntė ją pas psichiatrą. Užsitikint, kad tas žmogus ne kokias aliucinacijas turi, ne ką, bet yra, kad sveikas žmogus ir gavo teigiamą atsakymą, tas žmogus yra visai sveikas ir panašiai. Znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym pracowała siostra Faustyna. Wtedy, kiedy była tutaj w Płocku w latach 1930-32, w tym miejscu znajdował się sklep piekarniczy. I tutaj siostra Faustyna sprzedawała chleb. Praca w kuchni była bardzo trudna. Oczywiście w momencie, kiedy siostra Faustyna tutaj przyjechała, ta kuchnia wyglądała nieco inaczej niż dzisiaj. W 1931, dnia 22 lutego, wówczas była to pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Święta siostra Faustyna, dzisiaj święta, wróciła jak zwykle po całym dniu do swojej celi zakonnej i myślę, niczego się nie spodziewając, szykowała się do snu i ujrzała Pana Jezusa. Pana Jezusa, który, jak ona to opisuje w swoich zapiskach, był ubrany w białą szatę, z miejsca, gdzie jest serce. Tego serca siostra Faustyna nie widziała, ale z tego serca wychodziły dwa duże promienie. Jeden czerwony, drugi blady. I Pan Jezus prawą dłoń miał wyciągniętą do błogosławieństwa. Siostra Faustyna przez chwilę wpatrywała się w Pana Jezusa i Pan Jezus mówi do niej, wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem Jezu, ufam Tobie. Thank you.
dzisiejszej naszej kaplicy mieściła się pracownia malarska malarza Eugeniusza Kazimierowskiego, tego malarza, który wykonał pierwszy, a więc oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego. Miało to miejsce w 1934 roku. Obraz malowany od 2 stycznia 1934 roku do końca maja lub czerwca tegoż roku. I tutaj do obrazu pozował sam Michał Sopoćko, ksiądz Michał Sopoćko, ubrany w białą albę. Przychodziła też tutaj siostra Faustyna, aby instruować malarza, jak ma wyglądać Jezus na tym obrazie. Eugenijus Kazimierowskis yra korektiškas, toks, sakytume, akademizmo atstovas. Jis daro savo darbą, užsakymą. Kiek aš žinau, jam tikrai buvo labai nelengva, nes seselė Faustina stovėdavo šalia jo ir sakydavo, ir tas ne taip, ir tas ne taip. Tikrai aš jam nepavydžiu, nes tai yra labai sunku. Aš įsivaizduoju ypatingai tą tokią dvasinę patirtį, kuri tikrai jokiais teptukais nepavaizduojama ir jokiomis spalvomis neišreiškiama. Jį turi pavaizduoti ir dar betonu po tam tikrų tokių kaip ir diktatų. Być może Faustyna płakała, bo myślę, że żaden malarz nie byłby w stanie namalować obrazu, który spełni jej oczekiwania i będzie taki jak objawienie, które zobaczyła. Ale myślę, że Kazimierowski zrobił bardzo dobrą pracę i naprawdę to jest chyba najlepszy obraz ze wszystkich obrazów Jezusa Miłosiernego. Łaskawość, wierność Boga to schodzenie Boga do nędzy, do biedy człowieka. I ten obraz jakby w postawie Jezusa, postawa Jezusa, oblicze Jego, spojrzenie miało to wyrażać. No to nie było proste do oddania niewątpliwie dla artysty. I też myślę, że siostra Faustyna, tak jak to zaznaczyła, potem jakby czuła pewne niezadowolenie, może to duże słowo, czy że artysta jakby nie może oddać tego, co było w jej wizji, w jej przeżyciu wewnętrznym. Jezus no, jest wszystkim. Na pewno to nie jest możliwe, bo nikt z słownego przekazu nie odtworzy rysów, nie odtworzy jakby całego no, oblicza osoby. Stąd też tego nie powinniśmy się doszukiwać. Raczej skupiamy się na przekazie wymiarze wiary, przekazie idei miłosierdzia Bożego, czyli tej łaskawości Boga, litości Boga, przebaczenia, zrozumienia dla człowieka. Aš negalėjau turėti vaikų, tai abu vaikai mūsų yra Dievo dovana išmelsti. Tai... Jo, netgi, vat, kai gimė pirmasis Gabrielis, aš nuėjau pas daktarą ir sakau, nu va, gimė vaikas, o daktarai anksčiau sakė, kad negali žmona turėti vaikų. Jisai sakė, nu, kai atidarė pilvą, kadangi darė Cezario pjūvį, sakė, jis kaip daktaras nemato galimybės, kaip dar gali būti vaikų, bet jeigu jau vienas, nu, tai reiškia, bus ir kitų. Ir kad taip pasakė, aš taip nustebau, galvoju, ir štai, žiūrėkit, Mykola, turim. Mes tiesiog paukoja esame save, paukoja savo vaikus, paukoja savo gyvenimą, viską. Gailestingai Dievo meilį ir Jėzui ir turim ten keletą votų pakabinę, kaip padėka Dievui už
šeimą, už gyvenimą, už tikėjimą. Už tai, kad esam tokioje stebuklingoje, nuostabioje vietoje. Kas galėtų pagalvoti, kad mes gyvenam tokioje Dievo artumoje, tokioje išrinktoje vietoje, kur šitie kartų Viešpats apsireiškė pats. Kur tas paveikslas nutopytas, daug yra įkvėptų paveikslų. Šventosios dvasios įkvėptų labai daug. Bet čia yra Jėzaus nurodymų nutapytas paveikslas. Pytano mnie kiedyś, jak się pracuje nad obrazem, który jest cudownym wizerunkiem. Zawsze odpowiadam to samo. Do każdego obrazu przy konserwacji trzeba podchodzić jak do kawałka płótna. To brzmi okropnie, ale tak jest. Kawałek płótna, który jest bardzo chory i któremu trzeba pomóc. Nie można robić konserwacji na kolanach, bo wtedy będzie bardzo niewygodnie. Poza tym jest to takie uczucie, które będzie bardzo blokowało człowieka. Jest trudno zapomnieć o tym, ale no, zrobiłam to. No, podeszłam do tego jak do normalnego obrazu i starałam się bardzo. Natomiast kiedy mnie się pytają, jaka jest praca mojego życia, no ja pracuję ponad 20 lat już w zawodzie, ja mówię, to jest właśnie ten obraz, właśnie taki obraz z 1934 roku, o którym się mówi, że jest lekko kiczowaty, bo jest różowy, bo jest Pan Jezus taki słodki, a ja mówię, on wcale nie jest taki słodki, to jest naprawdę obraz pełen zadumy, z bardzo charakterystyczną twarzą Jezusa, taką bardzo głęboką. Tai atėjome į bažnytinio paveldo muziejų, Sapiegų mausolėjų ir Švento Arkangelo Mykolo bažnyčią. Ir štai paveikslas, kuris na, yra kopija, tiksli kopija originalo. Ir vieta taipogi yra, manyčiau, labai tiksli. 1936 metais kunigas Mykolas Sopočko būtent čia pakabino gailestingojo Jėzaus atvaizdą. Jį perkelės iš tos nežinomos vietos kažkur koridoriuje, kuris pradžioj kabojo. Seselė Faustina nesulaukė tos dienos, nes 36 metais jau susigraužiama ligos išvyksta į Lenkiją. Nežinau, ar tiksliau neteko girdėti, kad čia jau būtų na, suskupta kabinti votus ar kažkokius kitokius regimus pamaldumo ženklus prie šito atvaizdo rodyti, bet kita vertus gal tas ugnis, tas ta meilės gerbinimo ugnis nespėjo ir išsižiepti, nes tučto jau atėjo okupacija, na, tiksliau antrasis pasaulinis karas ir po to okupacija. Thank you.
Ja miałam pewną trudność, patrząc na obrazy Jezusa Miłosiernego od początku, bo patrzyłam jako malarz. Jako malarz widziałam w tym wady i zalety malarskie. Co mi się podoba, co mi się nie podoba, co bym zrobiła inaczej też, no bo malarz tak patrzy. I to mi bardzo przeszkadzało na początku, bo żaden mi się nie podobał. I Pan Jezus musiał mnie nawrócić na kolanach przed obrazem. I wtedy zaczęłam widzieć, że ten obraz to jest więcej niż obraz, że Pan Jezus po prostu mnie dotyka przez ten obraz. I dla mnie wtedy przestało mieć znaczenie tak naprawdę, który to jest obraz, bo jest też nawet więcej wersji niż ta wileńska, niż ta z Krakowa. Niejednokrotnie już byłam gdzieś za granicą, tam na zachodzie. Bardzo często tam są jeszcze inne obrazy, gdzieś namalowane w Stanach na przykład. I ja musiałam się przełamać przez barierę formy. I czy to jest ta wersja, czy tamta, czy jeszcze trzecia, czy pięćdziesiąta. Naprawdę Pan Jezus mnie dotyka i mnie porusza i mnie nawraca. I ja jestem Mu za to wdzięczna. Aš pirmą kartą apie gailestingumo paveikslą sužinojau, kai pradėjau savo kelionę kunigystės link. Kai įstojau į parengiamąjį kursą, filosofinį kursą, buvau Steubenville Amerikoje ir ten iš tikrųjų jau buvo įsivystęs didelis pamaldumas Dievo gailestingumui. Tiek vainikėliui, tiek ir pačiam paveikslui. Iš kitos pusės, kai atvykau į Lietuvą, tai man beveik tiesiai šviesiai buvo pasakyta, kai kažkam paaiškino, kad šita, apie šitą pamaldumą, kad tai yra lenkiškas pamaldumas ir Lietuvė jo nesimeldžia. Ir mačiau progresą, kaip dalykai keitėsi pačioj Lietuvoj. Nuo tos pozicijos, kad tai yra lenkiškas pamaldumas nederas lietuviams, į po Jono Pauliaus antro apsilankymo metu naujo intereso, iki tol, kai kardinolas Bačkis įsteigė naują šventovę ir tas paveikslas tapo jau tikrai tarptautiniu. Viena iš dovanų gyventi Lietuvoje ir yra šitas, pagal manęs. Aš nesuprasdavau, kaip čia, kur yra viską įvykęs, mažiausia yra įsidegimą. Kad kai atėjau Lietuvoje ir aš pasakydavau visiems šventą Faustiną Kovalską, žinote, jūs turite tą laimę turėti jo istoriją, čia Vilnius, nu, galite pabūti šalia, melsti. Jūs sako, nu, tai ten palaiminta Faustina Kovalska, ten yra šventa. Sakiau, ne tik šventa, ten yra viena iš svarbiausių šventų. Ten sėdė, yra viena savaitgalį jai skirta po Velyką. Jūs, nu ką, nežinot. Buvo toks periodas, kur aš pradėjau skaityti jo dienoraštį. Tai po to jinai tapo labai artima man kažkaip, kad ta galestingumo venikėlė tapo mano šeimos sunkiausių momentų malda. Ne? Prisimenu, kad skaitydama dienoraštį dar tą momentą, kai skaitau, kad jeigu meldi
galestingumo vainikėlė prie mirties lovą žmogus, ta žmogus bus išgelbėta be jokių teismų prie Dievo, ne? Nebus teistas prieš Dievo. Tai atėjo momentą, kur aš turėjau atsisveikinti su savo tėvu. Nu, buvo avarija ir mum ta medikas atėjo pas mus pasakyti, kad tėvas neišlikys naktį pagal jo, kad jo padarė viską, ko galėjo, bet nesugebės tvarkyti iki galo. Tai aprengė mums, kaip eiti į operacinę salę ir turėjom 5 minutų kiekvieno šeimos, nu, aš ir sesą, mama galėjo būti ilgiau, kad atsisveikinti su tėvu. Tai kad pasakytų jam, ką nors jis dar buvo pusiau budrus. Ir aš jam pasakiau 3 dalykus, sakiau, tave myliu, kadangi kaip vyras jam niekad nebuvo pasakę. Antras dalykas pasakiau, kad didžiuojosi turėti tokią tėvas kaip jį, sunku ir nesunku, bet tikrai didžiuojosi. Ir trečias, kad tikrai, jeigu jisai turi mirti, kad bilietų į dangų aš sumokėsiu. Ir baisiausia buvo, kad nuo tą stresą nebesugebėdavo prisiminti tą maldą, kur man buvo labai įprasta, labai naudojama. Aš skambinau draugas, kur irgi labai puoselė tą galestingumą ir man padėjo tą naktį prisiminti žodžių po žodžių, dėl to, kad aš visai pamiršau. Sumanimas skirti specialią erdvę man kilo, sakyčiau, po seserės Faustinos kanonizacijos 2000 metais. Tuo metu išsilaisvino buvusi Šventos Trejybės bažnyčia jau nuo 16 amžiaus, tapo paskui cerkvė, paskui vėl gražinta katalikams. Tai va, Sopočko ten neokodau net mišęs rusų kalba. Bet buvo uždaryta ir ten dirbtuvės buvo ir tada išsilaisvę mums gražino ir maniau, kad aš nenuskriausiu ne šventosios dvasios tikinčiųjų, nes ten porą šimtų metrų nueiti ir nėra, kad būtų atimta iš jų galimybė ir pasimelsti ar ką. Tačiau, kaip visuomet, atsirado grupelė žmonių, nenorėjo jo atiduoti, tai normalus dalykas, visuomet parapijos žmonės prisirišė. Ir paveikslo, kiek daug metų išbūno. Tai tikrai buvo nereikalingo triukšmo, kuris, ačiū Dievui, išgarsino tą paveikslą visam Vilniui ir visai Lietuvai. Wiele osób pytało, czy to jest oryginał, czy ten obraz nie był podmieniony. Ja naprawdę przy tym obrazie pracowałam niemal nosem nad powierzchnią obrazu i ja znam każdy centymetr tego obrazu i każde spękanie i każdą plamkę, ja go rozpoznam w dzień i w nocy, także z całą pewnością oryginalny obraz tutaj wisi w sanktuarium. Żmoniem svarbi yra nie tik vieta, bet reiškia tas pamaldumas. Ir vis tiek šita vieta yra paženklinta šventojo tėvo Jonaus Paulius antrojo apsilankymo, kuris būtent čia meldėsi prie originalo paveikslo. Aš atsimenu, jis pasakė, pavadino šitą paveikslą lenkiškai šventą vizarūnek. Tai kitaip sakant, yra šventas atvaizdas. Ir labai svarbu buvo tai, kad kai žmonės sužinojo, kad vis dėlto pirmas paveikslas yra čia Vilniuje, kad ir iš tikrųjų ir jis čia Vilniuje kaip ir turi būti, tai aišku, aš manau, kad daug kam buvo iššokas, bet iš tikrųjų tai ir džiaugsmas, ne vėl to įsakoma, kad Vilnius yra Dievo ir galestingumo miestas, nes ir galestingumo motina ir Jėzus galestingojo paveikslas irgi yra būtent čia pas mus. Ir aišku, gal tragiškomis aplinkybėmis buvo perkeltas, sakyčiau, iš
šitos bažnyčios, bet aš manau, kad viskas yra Dievo valioj. Bažnyčia gyvi viena, yra katolikos, tai yra visuotinė. Tai šiuo atveju čia būtų kvaila mąstyti, ar tai kieno čia lietuvių, lenkų, ar darba. Dievui, kaip žinia, kiekvienos tautos žmogus yra brangus. Ir ačiū Dievui, tie dalykai nyksta ir gailestingumas, aš manau, labai smarkiai prisideda prie senų istorinių žaizdų užgydymo. Iš esmės tai yra lietuvių ir lenkų tarpusavio santykius, lietuvių ir lenkų bendrystė, draugystė ir panašiai. Visgi nereikia pamiršti, kiek metų mes buvome draugai ir sąjungininkai, o palyginus su tuo nedideliu 20 metų prieš tos laikmečio. Jesteśmy przy kopii obrazu Jezusa Miłosiernego, tego wileńskiego obrazu, którego najbardziej kochamy i w którym się jakoś najbardziej odnajdujemy. Widać, że jest kopią, ma swoją duszę, ponieważ Jezus się uśmiecha. Jezus pokazuje się jakby na takim czarnym tle, że gdyby go zabrać z tego obrazu, to zostałaby tylko ciemność. Tak jest w duszy człowieka, w której nie ma Boga, nie ma miłości, a miłość, jak widać, nie umiera i ona jest zwycięska i ona panuje nad ciemnością, panuje także nad ciemnością, która jest w nas, że można iść do Niego naprawdę i po prostu powiedzieć chcę, powiedzieć Mu: Jezu, ufam Tobie, i On będzie nas napełniał. Że On będzie przychodził i napełniał to, co jest w nas pustką, swoim miłosierdziem. I to jest dopiero cały człowiek, kiedy my jesteśmy razem z Nim, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy pełni. Możemy się do Niego odwrócić tyłem. Możemy, oczywiście. Jesteśmy wolni.
Agnuski ludzie sobie wszywali w ubrania. One były mało wyczuwalne, bo były z papieru. Dla ludzi w czasie wojny był to taki znak bezpieczeństwa, opieki Bożej. Jest takie piękne świadectwo księdza biskupa Tunajtisa, gdy po latach, już w latach 90. siedzieliśmy tak prywatnie w małym gronie, wspominając czasy, no dla mnie to jest historia, ale dla księdza biskupa II wojna światowa nie była historią, a rzeczywistością. Gdy mówiliśmy o agnuskach, o obecności tych obrazeczków wśród ludzi, ksiądz biskup i spod sutanny wyjął zawinięty prawie, że w taką chusteczkę, z takim wielkim namaszczeniem, właśnie taki agnusek i mówi, noszę to od II wojny światowej. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad kai tenka daug keliauti, labai gera atrasti atpažįstamų ikonų, paveikslų ar tikėjimo ženklų bet kurioje pasaulio šalyje. Prieš keliarius metus buvome Melbourne su Oskaro Koršunovo teatru, spektakliu Romeo ir Džiuljeta. Ir kaip katalikė, kiekvienoje šalyje visada ieškau katalikų bažnyčios. Tai teko dalyvauti šventose mišiose ir pakelsi galvą regiu gailestingojo Jėzaus paveikslo kopiją. Tai aišku yra tik regimieji ženklai, tačiau labai svarbu jausti, kad esi sergimas ir apglėbiamas Dievo gailestingumo ir jauti, kaip tas Dievo gailestingumas, jis apglėbia ir laiko tarsi visą pasaulį. Taigi, taip stengiuosi gyventi, kad kur veičiau, ką padaryčiau, Jėzau, pasitikiu tavimi. Ir tai yra kaip strėlinė malda, kuri labai dažnai palaiko ir sunkiomis akimirkomis, ir kebliomis, ir džiugiomis. Šiandien stovint šioje šventovėje ir žvelgiant pro šio šventovės duris, su ašarom širdy gali prisiminti tą vietą Faustinos dienoraščio, kuri rašo, kad prieš atvykdama į Vilnių matau nedidelę bažnytėlę, kurios centrinėme altoriuje kabo gailestingo Jėzaus paveikslas. Ir matau, kaip ta bažnytėlė tapo nuostabią šventovę. Niekada to nebuvo. Ir mes šiandien galime perskaityti, kaip ir daugybę kitų dalykų, kad tai Faustinos regėjimas buvo šių dienų. Bet kaip Dievo gailestingumas, kaip linta. Šventovė jau virš metų atidaryta visą parą. Dieną naktį yra atidaryta maldai, kad kiekvienas žmogus, kas jis bebūtų, galėtų ateiti. Ir juk ir žmogaus gyvenime yra visokių momentų. Vieną kartą yra gerai, kitą kartą yra blogai, gal naktį žmogui yra blogai. Ir vietoj to, kad nušokti nuo to tilto, o gal Dievas jį ar kiti žmonės atves iki čia. Ir apsiramins žmogus. Ir tikrai pagalvos, kad Dievui jis yra brangus. Gal Jėzus tikrai jo paklaus, ar tu pasitiki manimi.
Skończyłem uczelnię, Akademię Medyczną z wielką radością, z wielkim szczęściem, bo od zawsze marzyłem, żeby być lekarzem, żeby móc leczyć ludzi chorych, żeby im móc pomagać. Po około 7 latach pracy w zawodzie zaproponowano mi uczestnictwo w zespole metody zapłodnienia pozaustrojowego. I wydawałoby się, że zrealizowałem się jako lekarz. Tylko kontynuować pomoc ludziom, kontynuować swoją pracę, mieć wszystko, co by się zapragnęło i wkładać o 8 rano biały fartuch, aby pomagać ludziom. I przyszedł taki moment, gdzie obudziłem się w nocy, słysząc 3 razy powtórzoną sekwencję. Ufaj Jezusowi, ufaj Jezusowi, ufaj Jezusowi. To jest przecież to, co Pan Jezus przekazał świętej Faustynie, jak mamy się modlić, odmawiając koronkę do miłosierdzia Bożego. Potem, po innych znakach, które otrzymywałem, wiedziałem, że pracować w programie in vitro nie powinienem. Że program in vitro to nie zapewnienie wszystkim istnieniom ludzkim życia i na pewno deptanie godności. Ale można to robić tak, żeby nie niszczyć ani godności tych osób, tych dorosłych osób, którzy za chwilę mają być mamą czy tatą, ani nie niszczyć godności tego dziecka, do poczęcia którego ma dojść. Doktor Wasilewski zwariował, bo tak napisano w niektórych mediach w Polsce. Mówi, że zobaczył Pana Jezusa i odszedł z programu in vitro. To ja mówię na to teraz, tak, zwariowałem, zobaczyłem Pana Jezusa, odszedłem z programu in vitro i dalej pomagam ludziom. Ja jako lekarz czy człowiek, który wkłada biały fartuch, musi o to dbać. I musi zawsze widzieć tą definicję początków ludzkiego życia i końca ludzkiego życia. I jest to bardzo ważne. Pierwszego sierpnia 1925 roku do tej furty klasztornej wstąpiła Helenka Kowalska, dziś święta siostra Faustyna. Przeżyła tutaj w tym domu 1,5 roku. Pan Jezus powiedział, że te łaski nie są tylko dla niej, ale dla wielu dusz, które czytając te pisma, które ona zapisała w dzienniczku, będą właśnie te dusze mogły nabrać takiej odwagi, ufności przede wszystkim do Boga, zobaczyć to oblicze miłosiernego Boga i oczywiście zbliżyć się do Boga. Widziała to, co przed nami jeszcze jest zakryte. Widziała, jak wiele dusz ginie. I też w jednym momencie tam opisuje takie zdarzenie. Widziała, jak dusze lecą do piekła, jak liście z drzewa. A właśnie, między innymi właśnie te dusze, które nie wierzą w istnienie szatana, i w piekło. Wtedy odpowiedziała Jezusowi na to wezwanie i złożyła swoje życie w ofierze za te dusze, właśnie za grzeszników, którym najbardziej zagraża utrata zbawienia. Pan Jezus przyjął ofiarę jej życia. Rzeczywiście obdarzył ją wielkimi łaskami, ale z tymi łaskami też szło wielkie cierpienie, które ona ofiarowała właśnie za te dusze, za grzeszników. Jezus mówi, że wybieram cię na sekretarkę mojego miłosierdzia.
takie jest moje upodobanie i ono się nigdy nie zmieni. Chociaż będą przeciwności wielkie, ale wiedz, że upodobanie moje nigdy nie zmieni się. Miałem taki ciężki wypadek i tam byłem na granicy życia i śmierci. Wyszedłem z tego i wtedy tak naprawdę na mojej drodze pojawiły się różne wydarzenia, które spowodowały, że rozpoczął się proces nawracania. Takim punktem zwrotnym był jednak ten wypadek. Rzeczywiście miało mnie nie być, bo byłem w śpiączce, sztucznie podtrzymywany przy życiu i była taka decyzja, żeby poinformować już najbliższą rodzinę, to było wtedy skierowane do mojej obecnej żony, a wtedy partnerki życiowej, tak to się mówiło. I ona tak naprawdę wypowiedziała chyba najprawdziwszą modlitwę wtedy. Się tak biła z Panem Bogiem przez 3 godziny, mówiąc o tym, co zrobiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Cała zmęczona, taka jej, chyba to była teraz z perspektywy czasu, wiemy, tak naprawdę najprawdziwsza modlitwa. I potem się zaczęło wszystko zmieniać, bo nagle na drugi dzień wszystkie te zdjęcia rentgenowskie, które pokazywały, że jest fatalnie, pokazały, że jest wszystko w porządku i że będą mnie wybudzać, o czym pani doktor mówiła, że nie umie tego wytłumaczyć, ale się tak zadziało. Jakby to był taki punkt zwrotny. Oczywiście wtedy tego tak nie interpretowaliśmy. Po prostu cieszyliśmy się, że się udało przeżyć. Później była ciężka rehabilitacja, ja tam byłem połamany mocno. Ale to był taki okres, kiedy przystanąłem. I ja teraz wiem z perspektywy czasu, że to była łaska, że to był dar. I za to Panu Bogu dziękuję, że dał nam świętą Faustynę i że przekazał poprzez nią to, co my możemy zrobić. I to, co my możemy zrobić nie tylko dla siebie, ale też dla innych ludzi. I na chwałę Pana Boga wtedy. Amen. Tame ir yra tam tikras paradoksas, kad Dievas veikia čia ir dabar, o ne kažkur kitur, ir ne vakar, ne užvakar, jis dabartį veikia. Ir kai dabar jau atsuki visą filmą pažiūrėt atgal, tai iš tikrųjų kiek daug nuostabių dalykų įvyko. Pirmiausia, tai, kad su šia žinia smarkiai sutvirtėjo tikėjimas. Antras dalykas, pradėjo keistis viskas, aplinka, draugai, pažįstamų ratas, būtent per gailestingumo paveikslą įvyko daugybė pažinčių. Abudu vaikai mūsų, Elžbieta ir Juozapas, aš manau, irgi ir tam tikra prasme susiję yra su gailestingumo. Mes galime matyti visus daiktus tarsi paskirus mozaikos akmeniukus. Bet kai pradeda dėliotis iš visų tų akmenėlių mozaiką, tu pamatai visą visumą ir matai, kad šiaip savo nebuvo kažkokių dalykų.
Dievo gailestingumo paveikslas yra ir didelė dovana Vilniui ir Lietuvai, ir didelė pareiga. Ta žinia Dievo gailestingumo iš čia sklinda į visą pasaulį. Ji yra žinia šio amžiaus, naujos eros, to, ko pasauliui dabar labiausiai reikia. Gailestingumas tai nėra tik paveikslas ir kultas, bet čia gailestingumo supratimas, kad Dievo veidas yra gailestingo tėvo veidas, tą reiktų suprasti. Tai ne naujas apreiškimas, žmonės gali ir netikėti, bet čia yra priminimas tiesos, kur yra labai aiškiai matoma visam Senajame testamente ir Naujame testamente ir Kristaus žodžiuose ir Kristaus gyvenime. Tai ta žinia tam pasinaudojo ta seserė Faustina per regėjimus, ne man jos išaiškintas, nes sunkiai suprantam, suvokiama mums, bet čia Dievas kalba sielai, gal į mūsų paliestą galėsingumą, palies mūsų širdis. Čia vyksta kova tarp blogo ir gėrio.